To co, otwieramy? Tramwaj, kierunek Winnica. Witam was tutaj, cześć, tam Zanosz i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Tak, niestety dochodzimy do momentu, w którym nie często będziemy już słyszeć ten mój piękny dźwięk tramwaj, kierunek Winnica, bo usłyszymy go bezpośrednio z komunikatu w tramwaju lub w autobusie. Co do autobusów, nie wiemy jakie autobusy tu będą jeździć, ale tramwaje to będzie 2,17. Jednakże co jest ważne, to, iż to się wydarzy. Niedługo. Dokładnie kiedy? Najprawdopodobniej nasz tramwaj zostanie otwarty 31 sierpnia, gdyż tutaj z informacji ważnych, jeszcze zanim przejdę do faktycznej części odcinka, dwójka od 5 lipca będzie jeździć na trasie skróconej tylko do Tarchomina Kościelnego, ponieważ będzie demontowane nakładka, a konkretnie przejazd pomiędzy torami na Nowodworach, gdzie aktualnie dwójka jeszcze zmienia swój kierunek jazdy. 5 lipca rozpocznie się rozbieranie tego elementu i prace będą trwały do 30 lipca, czyli najprawdopodobniej 31, ewentualnie 1 sierpnia zostanie otwartym. Jednakże z tego co wiem, na konferencji prasowej, gdzie prezes tramwajów mówił o nowych Hyundaiach, też wspomniał, że tramwaj na Winnicę będzie otwarty niedługo na dniach w tym miesiącu. Czyli najprawdopodobniej chodzi oczywiście o 31 lipca. I bardzo mnie to cieszy, jestem z tego bardzo zadowolony, bo to oznacza, jak mówiłem już jakiś czas temu, iż wtedy pokażę swoją twarz, bo na Winnicy miało się to wydarzyć po 1000 subskrypcji. Ale przejdźmy sobie do naszej pętli. Co tu się dzieje? No tu dzieje się na tyle dużo, że połączymy się z Sykutem, który wam powie, co tu się nie dzieje. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy na Winnicy. Na pewno placu budowy inwestycja wygląda jakby miała za parę dni zostać otwarta. Pojawiły się wiaty przystankowe dla autobusów oraz tramwajów, miga żółte światło na sygnalizacji świetlnej. W części inwestycji pojawiły się pasy na jezdni. Słupki drogowe również się pojawiają, a ścieżki rowerowe są gotowe do użytku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie. W skrócie, właściwie wszystko już jest na placu budowy. Jeszcze zanim byliśmy, jakbyśmy na placu budowy, to było parę dni temu, zastanawialiśmy się, kiedy zostanie to otwarte. Wyglądało tak, jakby mogli to otworzyć w przeciągu paru dni, jednakże wiedziałem, iż transport publiczny jakiś czas temu mówił, że jeszcze tamto torowisko właśnie będzie rozebrane na Nowodworach, ten przejazd, i jeszcze nie było zamontowanej sygnalizacji świetlnej przy przejeździe tramwajowym w rejonie ulicy Grzymalitów, ale to jeszcze nie zostało zamontowane. Co jest zrobione? No tak, po pierwsze wszędzie jest już asfalt. Przejdźmy sobie od pętli, tak jak zawsze to zaczynaliśmy sobie od pętli, mówię wam dokładnie co i jak po trochu. To zacznijmy sobie od pętli tramwajowej i ta kostka, o której zawsze mówiłem, ten betonowa część, w sensie nie betonowa kostka, zaraz tu będą jakieś komentarze się posypią, ta betonowa kratka, która była tam postawiona, nie wygląda aż tak tragicznie, jak była układana. Jest już trochę zrośnięta, trochę bardziej to zielono wygląda. Prawdopodobnie będzie dzięki temu lepiej wchłaniać wodę i tak wolałbym, żeby to było po prostu teren zielona, jakaś ładna trawa niż coś takiego. No cóż, jak już muszą, to niech muszą. Wygląda to jako tako. Pętla tramwajowa jest w całości gotowa, są już wiaty przystankowe na wszystkich przystankach i tramwajowych i autobusowych zamieszczone i umiejscowione, są jeszcze zafoliowane, więc to dziwnie wygląda, tak jakbyście dostali duży prezent i całe zafoliowane jeszcze, co nie? Także to jest dosyć ciekawe. No i wszystkie wiaty, tak jak powiedziałem, już są na miejscach. Też są siedzonka w wiatach, więc są ciekawe i wiaty są dosyć dużych rozmiarów, bo są czteroczęściowe, czteroczłonowe. W niektórych miejscach w Warszawie się znajdują dwuczłonowe, zazwyczaj są trzyczłonowe, a tu są czteroczłonowe, czyli takie dosyć duże, żeby dużo osób mogło się pod nimi pomieścić. Mamy też tutaj parę rzeczy, o której nie zostały zbudowane z tą inwestycją, a miały być zbudowane, o tym za chwilę. Dalej idąc, wszędzie jest już ostatnia warstwa asfaltu, powoli są malowane w niektórych częściach właśnie nasze znaki drogowe typu poziomowego. I sygnalizacja świetna w większości rejonów jest zamontowana w 100%, poza tym właśnie jednym przejazdem, do którego jeszcze dojdziemy.
i przy szkole już mryga nawet na żółto, jak byliśmy, przynajmniej tak było. Co jest ważne, ścieżki dowodowe wszystkie są już w pełni oznakowane. Co prawda jeszcze nie ma na jezdniach pasów dowodowych, przejazdów w tych rejonach, ale też na to poczekamy. Ale wszędzie na wszystkich ścieżkach dowodowych są już oznakowane, że tam są ścieżki dowodowe, znaki dowodowe. No i jest ostatnia warstwa asfaltu wszędzie już zdobiona, więc to jest akurat bardzo dobra nowina. Co do pętli autobusowej, tu jest jedna niewiadoma. Cały czas nie mamy naszego... Cały czas tutaj nie mamy naszej ekspedycji, która jest tutaj dla naszych właśnie kierowców autobusów, żeby mogli sobie tam przysiąść, pójść do łazienki, kawkę i tak dalej, zjeść z mikrofalówki czy inne rzeczy. Na razie tam nic jeszcze nie ma, zobaczymy. Jest przygotowane miejsce po to, jednakże aktualnie nic nie ma. Nie ma też peronów, jest tylko jeden peron autobusowy. Prawdopodobnie ta pętla będzie głównie techniczna i na niej nie będą pasażerowie zbytnio mogli wsiadać do autobusów i czekać w nich. Będą musieli czekać na przystankach autobusowych. No powiem, nie jest to jakiś duży minus, chociaż ja zawsze lubimy siedzieć w tym autobusie i zająć lepsze miejsce, co nie? Także tak to wygląda. Przy pętli tramwajowej nie ma aktualnie żadnej ekspedycji, tam najprawdopodobniej nie będzie, bo to jest kolejna pętla tymczasowa, jak wszystkie na Winnicy. Inaczej, jak wszystkie w kierunek Nowodwory na Tarchomin tramwaj, bo żadna pętla na Białęce poza Annopolem nie ma, no i Annopolem i Żelaniem Wschodnim nie ma ekspedycji. Ale to są tramwaje starej już generacji i one po prostu były budowane od razu w pakiecie. Co jest ważne, wszędzie mamy zielone torowisko, pomijając elementy przystankowe, gdzie jest torowisko zalane w asfalcie. Także tak to mniej więcej w tym rejonie wygląda. A, i nasz podwójny przystanek, czyli super odjechany i tak dalej, o którym zawsze mówię, jest w pełni już wykonany, dobrze oznakowany. Nie ma jeszcze wszystkich znaków, co prawda, no ale tak to wygląda. A, no właśnie, o znakach powiedziałem. To też jest ważny element. Nasze ulice będą tak oznakowane, iż aktualnie, jeżeli będziemy jechać ulicą Światowidą od Nowodworów, to będziemy mogli przy naszej pętli autobusowej albo skręcić w Dionizosa, która jest zamknięta, albo zawrócić. Więc dużego rozmachu tutaj nie ma, pasów do przodu nie ma, na wprost, bo nie ma połączenia z Modlińską, czyli no cóż. Będziemy czekać, aż w końcu to może kiedyś przygotują i otworzą. Co ważne, mamy wszędzie latarnie, nawet latarni jest trochę za dużo, ale o tym też za chwilę opowiem. Także ogólnie całkiem nieźle to wygląda. Cały czas nie wiemy, co z podłączeniem z Modlińską. Jeżeli ktoś się by zastanawiał, ZD mówił, że prawdopodobnie albo w połowie wakacji podpiszę jakąś umowę, w sensie w wakacje jakoś podpiszę umowę i może po wakacjach zacznie się budowa, ale sądzę, że bardziej jest to prawdopodobne, iż pod koniec roku cokolwiek może się w tej sprawie zacznie. Moim skromnym zdaniem byłoby dobrze, żeby jakkolwiek to podłączyć, nawet bez w jedną stronę, ale powinni po prostu zrobić na Modlińskiej rondo, nawet bez wiaduktów jeszcze na początku i żeby Światowida była jakkolwiek podłączona. Już nie muszę nawet robić tej pętli tramwajowej przy naszym węźle, ale no, byłoby dobrze, żeby to jakkolwiek było podłączone, bo to jest mały odcinek, tak? A jest to trochę pokićkane przez to, że tak to powiem. No i tak, dochodzimy sobie do kolejnego elementu, czyli naszego skrzyżowania przy Leśnej Polanki ulicy i Światowida i Dzierżgońskiej. Ale zanim o tym powiem, tylko powiem, że ulica Tłuchowska, która kiedyś przecinała i łączyła się z ulicą Poetów, aktualnie nie będzie mieć tego połączenia, będzie miała wjazd na jedną jezdnię nowej wielkiej ulicy Światowida. Wracając do tego skrzyżowania z Leśnej Polanki. Tam sytuacja wygląda następująco. Wszystko jest gotowe. Dosłownie. Są już wszelkie oznakowania tymczasowe organizacji ruchu, jaka jest zanim otworzą pętlę, bo taka jest aktualnie tam po prostu prowadzona już. I to jest zrobione w 100%. Są wszystkie wiaty przystankowe, to chyba nikogo nie dziwi. Nie ma jednego przystanku autobusowego w ogóle wybudowanego w kierunku szkoły na ulicy Leśnej Polanki. Nie ma, bo tam autobus po prostu nie będzie nigdy jechać przez las. I sądzę, że akurat to jest dosyć dobre podejście. Ścieżki dowodowe są wszędzie ze zjazdem na ulicę naszą Dzierżgońską. I to są właśnie te ładne pasy dowodowe wjeżdżające, jednokierunkowe, gdzie niestety obcokrajowcy i osoby spoza Warszawy lubią się na nich gubić. No i niestety ta wysepka drogowa, którą jakiś czas temu już mówiłem, że się pojawiła z ulicy Dzierżgońskiej, kiedy się skręca w Światowida w kierunku Nowodworów, jest ta wielka wysepka. Myślałem, że chociażby tam mogli zrobić trawnik, niestety to jest zwykła wysepka drogowa z czerwonym chodnikiem. No cóż, tutaj się niestety nie postarali. Prawdopodobnie ZDM, ale pewnie też tramwaje miały tutaj swoją
część. Torowisko w tym rejonie, oczywiście na jezdni, jest asfaltowe. Chyba tak mi się wydaje, że jest asfaltowe, nie betonowe. A w rejonie, gdzie nie są przystanki, mamy oczywiście zielone torowisko. Aktualnie w teorii, podkreślam, w teorii jest wyznaczone miejsce, gdzie mogą piesi chodzić. Jednakże w praktyce pieszy wchodzi gdzie chce, jeździ po ścieżkach rowerowych gdzie chce, po wszystkich i tak to wygląda. Co bardzo, jaka ciekawostka mogę powiedzieć, kiedy chodziłem i oglądałem plac budowy, to w tym momencie były malowane część nowych pasów białych właśnie na tym skrzyżowaniu, także dosyć to ładnie wyglądało. No i oni się patrzyli na mnie jakieś dziwne monocykle, a ja patrzyłem sobie, jak oni to malują. No i to dosyć taka jest jedna ładna maszyna, która to robi wszystko za nich. Także tak to wygląda. Z ulicy Dzierżgońskiej, co ciekawe, są dwa pasy wjazdowe, więc jak nigdy tam jest. Ogólnie to skrzyżowanie, przez to, że jest tutaj sygnalizacja świetna, wydaje się, jakby to by nie wiadomo, jakie było centrum wszechświata. Tu jakiś nie wiadomo, jaki ruch. A tutaj jakby trudno, trudno znaleźć większy ruch. Jak tu puszczą autobusy, to największym ruchem to będą te przegubowe autobusy 509, ale tak aktualnie to tutaj nie ma dużego ruchu. Nie wiem, czy jak połączy otworzenie z Modlińską otworzą, to będzie większy ruch. Pewnie trochę tak, ale nie na aż tyle, żeby tu zmontować tak wielkiego odjechane skrzyżowanie. No ale nie będę marudzić, bo wybudowali tutaj przystanek bombojowy. Co ważne, nasza Górka i Skarpa. Dosyć ładnie to wygląda. Będzie to nam zarastać powoli, jest ładnie oprawiona, myślałem, że jakieś malunki będą może dzieci od szkoły malować na nich czy coś. Nie będzie, będzie to powoli zarastać jakimiś tam zielonymi roślinami, no i to wygląda dosyć ładnie, miejmy nadzieję, że będzie to się przyjmie, tak, że będzie to jakiś ładny wygląd. Na razie nie wiem, jeszcze na górze od Górki, tam są kamyczki poukładane, też trzeba nie to sprawdzić, może tam Sykuta umieścimy, co nie? Jak zawsze z Górki Jakub Sykut, może zobaczymy, to w sumie brzmi jak plan. No i tak wygląda mniej więcej to skrzyżowanie. Przystanki autobusowe już nie są tymczasowe, tylko są już w lokalizacjach przyszłych przystanków, jednakże ponieważ wiaty są jeszcze nieuzbrojone, w sensie jeszcze są opakowane, to nie ma, nie są jeszcze zdobione. Co minus, wszystkie wiaty są jeszcze obfoliowane właśnie i na ani SIP-ach, ani na wiatach nie ma nazw przystanków, bo tak to już byśmy wiedzieli, czy te przystanki się nazywają właśnie Grzymalitów, Leśnej Polanki, Plac Światowida, czy kto da jeszcze więcej, tak? Miejmy nadzieję, że Grzymalitów zostanie, ewentualnie Leśnej Polanki dadzą, chociaż podobno Leśnej Polanki jest w innym miejscu Białęki, więc może niekoniecznie. No i tramwaj kierunek Winnica, jakbyśmy zobaczyli na przystanku, to też byłoby takie piękne uczucie. Przy okazji powiedziałem, że SIP-y, na SIP-ach nie ma napisów. SIP-y zostały już odfoliowane, już na nich nie ma napisów, już wkrótce będą działać. Także tak to wygląda. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, przy pętli znajdują się dwa albo trzy miejsca, nie wiem, nie mierzyłem metrowo, miejsca do parkowania Kiss and Ride, bezpośrednio obok pętli autobusowej. I te miejsca, jakie są tutaj, są w kierunku Modlińskiej, więc pewnie póki co raczej mało kto z nich skorzysta, niestety. Mówiłem o rzeczach, które nie zostały zrealizowane i dochodzimy właśnie do sedna tego. Zanim do tego dojdziemy, tylko powiem, że z ulicą Grzymalitów powstał chodnik, ale w połowicznie, bo kończy się on w połowie i później się idzie na manie popiachu, jak było to zawsze przed laty, ale miło, że zauważyli, co tam jednak ludzie chodzą i zrobili kawałek tych chodnika, chociaż mogli go po prostu dociągnąć już tam do ulicy Grzymalitów. Natomiast, co jest nieskończone i nie ma? No to tak, druga jezdnia kończy się zaraz za inwestycją, za tam częścią. No niestety, nie będziemy mieli dwóch jezdni na całej ulicy Światowida, póki co. Czy kiedyś to powstanie? Jest na to plan, jak będzie duży ruch na Nowodworach, wtedy ma to powstać. Czy będzie kiedykolwiek duży ruch taki, żeby ZDM na to się zdecydował, nie mnie oceniać. Ale jeżeli teraz tego nie zrobili i podczas budowy całego tramwaju, to sądzę, że będzie to długo trwać. Natomiast o czym mówię, że nie powstało, to w rejonie ulicy Grzymalitów dawno temu, a konkretnie przed budową, było przejście dla pieszych, którym można było przejść przez ulicę. Teraz tutaj jest wielka ulica z torowiskiem tramwajowym i jest przygotowane miejsce na przejście dla pieszych w rejonie torowiska. Jest tam wlany asfalt, są kamyczki i tak dalej. To tyle.
Nie ma niestety zrobionego chodnika ani faktycznie namalowanych pasów z przejściem dla pieszych. To wielka strata, bym powiedział, dla tej inwestycji, bo i tak ludzie będą tędy przychodzić, jeżeli nie stworzą płotka, bo dojście do najbliższego przejścia dla pieszych z tego rejonu jest naprawdę długie. Ja bym już wolał przejść przez jezdnię, naprawdę, niż jakkolwiek kombinować. Akurat w tym rejonie to naprawdę się długo idzie gdziekolwiek. Więc to jest naprawdę duża strata dla tej inwestycji. Przy okazji mogliby tu zrobić dojście też do przystanków w kierunku Winnicy. Nie ma niestety tutaj jego przejścia, miało powstać. Nie wiem, czemu nie powstało. Prawdopodobnie to się nie zgadzało z bezpieczeństwem. Chyba że jeszcze powstanie w przeciągu miesiąca, ale sądzę, że raczej wątpię, bo Sikut o tym jeszcze w ciekawostce powie, czemu to raczej nie powstanie. No i tak, ważna wiadomość, na terenie całej nowej inwestycji znajdują się nowoczesne oświetlenia LED-owe. Ładne te nawet latarnie są. No i o czym jeszcze tutaj mówiłem, że powstało? Nie do końca. Jest to oczywiście druga jezdnia, ale dlaczego mówię o drugiej jezdni, skoro przed chwilą nie mówiłem? No bo jest coś, co zrobili, ale nie do końca. Po pierwsze, nie mamy ścieżki dowodowej bezpośrednio na naszej pętli nowodwody. No cóż, się kończy po prostu rozlanym asfaltem. To może jeszcze zrobią, powinni, tak powiem. Na razie obok tego chodnika postawili płotek, nie wiadomo po co. Jakby tam była jakaś wielka skarpa i ludzie mogli się zabić. Jest po prostu płotek postawiony, nie wiadomo po co. Natomiast co jest ważne, co powstało na drugiej jezdni, a nie ma drugiej jezdni, to latarnie. Naprawdę, powstały nad nową, niewybudowaną jezdnią, której nie ma, latarnie uliczne, też z latarnią nad chodnik, ale ten chodnik jest daleko od tej latarni, a ona głównie oświetla aktualnie plac budowy, a w przyszłości będzie oświetlać trawę. No nie wiem, ja się domyślam, że coś tu nie poszło, ale daje to cień nadziei, że powstanie tutaj może w przyszłości ta druga jezdnia. Miejmy nadzieję. Pętla na nowodwodach jeszcze aktualnie działa, jeśli chcecie wiedzieć. No i tak to wygląda mniej więcej i oczywiście na sam koniec, prawie koniec, połączmy się z Jakubem Skutem z ciekawostką. Ostatnio mieszkańcy osiedla Winnica zaobserwowali tramwaj, który tędy przejeżdżał. Nie był to tramwaj pasażerski, tylko techniczny, który sprawdzał, czy z torowiskiem jest wszystko w porządku. Dodatkowo w momencie nagrywania tego materiału dla Was zauważyliśmy, jak na lawecie wyjeżdża koparka. Jest to bardzo dobry znak. Dlaczego? Awizo Wam zaraz wytłumaczy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, podekscytowany Winnicą, Jakub Sykut. No i dokładnie. Jak zawsze, ciekawostki są ciekawe, no bo jakie by mogły być inaczej i to, co Sykut powiedział. Odjeżdżała koparka na lawecie, czyli to jest już koniec budowy. Jeżeli coś takiego widzimy, jeżeli nasz sprzęt budowlany wyjeżdża z placu budowy i nie jest przewożony na inną część budowy, no to jest koniec. To jest koniec inwestycji. Aktualnie będą prawdopodobnie odbory techniczne. Nie ma tylko tego przez przejazd tramwajowy właśnie w rejonie ulicy Grzymalitów, tam samochodowy. Tam jeszcze nie ma sygnalizacji świetlnej, ale prawdopodobnie to na dniach zostanie zamontowane, bo słupki już są, tylko nie ma jeszcze faktycznie naszych świateł ustawionych. Co jeszcze ważne, trzeba wspomnieć o tym, iż tabor techniczny, czyli sprawdzanie naszego całego torowiska, tutaj już był, o czym mówił Sykut. Natomiast co jest jeszcze ważniejsze, to już odbywały się testy homologacyjne, nie potrafię tego słowa wymówić, jeśli ktoś się pyta, naszych tramwajów. I z tego co wiem, były tutaj już swingi i testowały sobie tutaj nasze przejazdy, wymierzały odcinki do przystanków i pewnie już jest nagrany głos. Przystanek Winnica. Przystanek na żądanie. No z tym na żądanie to może niekoniecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Prawdopodobnie na Winnicy pojawiłem się ponownie, żeby podsumować całą inwestycję za około 2 tygodnie. No i oczywiście na samym otwarciu ja się też na pewno pojawię, to jest oczywiste chyba. Będzie z tego film i prawdopodobnie dzień lub dwa później pokażę się z twarzą. Albo tego samego dnia. Jeszcze zobaczę. Jeszcze na ten temat nie myślałem, jakieś Q&A później zrobimy. I na koniec jeszcze taka jedna informacja. Ja od roku mniej więcej jeżdżę na monocyklu elektrycznym. Właśnie na ten plac budowy raz w miesiącu się tutaj pojawiam i moją tradycją taką było, że na koniec nagrywania to było zazwyczaj koło 19-18, no ale to już mniejsza z tym,
jeździłem sobie kupować takie ciasteczka, jak macie na załącznym obrazku. Je sobie oczywiście jadłem. No i kupowałem je w sklepie, takim spod zielonego znaku. Nie było nic z tym problemu, zawsze sobie wchodziłem, kupowałem i tak dalej, wchodziłem ze swoim monocyklem. Jednakże ostatnio, jak byłem, sprzedawczyni dostała telefon od kierowniczki, która powiedziała, iż już nie mogę niestety wchodzić ze swoim monocyklem i krzątać się po sklepie. Także jeżeli byście byli w tym sklepie i byście widzieli jakąś sprzedawczynię czy sprzedawcę, możecie powiedzieć im ode mnie współczuję, a w swoją drogą możecie mieć do zwadze, iż niektórych tego typu sklepach elektromobilność i przyszłość do nich jeszcze nie dotarła i cały czas chcą żyć w średniowieczu. Także niestety tak to wygląda, ale na dobrą wiadomość tutaj powiem wam, że tylko tutaj mam taką sytuację, a w innych to zazwyczaj pytałem się z ciekawością. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tam się już raczej nigdy nie pojawię. Jest nowa na winnicy, tam wpadnę. Do zobaczenia. Cześć!